Zaczynamy Studio PAP. Majam Jamrożek, dzień dobry. Moim państwa gościem Radosław Pogiel, Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Jest takie poczucie, że zostawiliście dziurawy płot na granicy i naraziliście bezpieczeństwo Polski? Oczywiście, że nie. Jesteśmy tym ukrupowaniem, które właśnie dobrze rozpoznało zagrożenie, przygotowało się do niego i w trybie naprawdę bardzo szybkim i sprawnym zbudowało zaporę na granicy. Te wszystkie opowieści dzisiejszej koalicji rządzącej są wyssane z palca. Gdyby faktycznie zapora na granicy nie działała, to mielibyśmy codziennie takie obrazki, jak pamiętny szturm na, w Kuźnicy. Pamięta pan redaktor, setki migrantów, których trzeba było powstrzymywać przez zwarte oddziały policji, armatki wodne. No, zapora właśnie sprawia, że czegoś takiego nie ma, oczywiście. Po tamtej stronie, po stronie białoruskiej z e, wsparciem białoruskich służb cały czas trwają próby, no, żeby tu się gdzieś podkopać, tu coś zrobić. No ale właśnie zapora jest po to, bo zapora ta fizyczna to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest ta, ta, tak zwana perymetria. Cała elektronika, która tam jest zainstalowana, która daje naszym służbom, naszej Straży Granicznej wiedzę o tym, co się dzieje i daje czas na reakcję. I o to tutaj chodzi. No tak, no ale z drugiej strony jest cały czas e, komentarz, że gdyby ta zapora od początku była dobrze e, zbudowana, może by nie dochodziło do e, takiej tragedii, do jakiej e, doszło. Ja też się zastanawiam, czy e, tam faktycznie powinno być wojsko, czy powinno być więcej policji, która jest jakby przygotowana do tłumienia zamieszek. No to tragedii niestety. Dzisiaj już e, z naprawdę bardzo dużą... Yy, odpowiedzialnością i, i, i z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, niestety, doszło, a przynajmniej był to jeden z czynników, yy, dlatego że żołnierze na granicy zostali zastraszeni. No, jeżeli yy, widzieli, że za oddanie strzałów ostrzegawczych, yy, za obronę granicy ich koledzy zostają wyprowadzani, w gajdankach, przez żandarmerię wojskową, no to nie można wykluczyć, że ten efekt mrożący, no niestety, miał właśnie takie tragiczne skutki. I dzisiaj te opowieści ze strony rządzących, są próbą przykrycia odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. Dlaczego Adam Bodnar, dlaczego Minister Sprawiedliwości powołuje specjalny zespół, spec. grupę prokuratorów, której celem ma być ściganie żołnierzy i strażników granicznych, którzy, którzy tam służą? No przecież to jest jakiś absurd. Ci funkcjonariusze, ci żołnierze powinni czuć wsparcie państwa polskiego, a nie być, być na celowniku. Pan zachęca do tego, żeby strzelali do, do migrantów, którzy forsują naszą granicę? Ja zachęcam do tego, żeby nie karać żołnierzy, jeżeli uznają, że sytuacja jest taka, że muszą oddać strzały. Nie boi się pan, że doprowadzi to do eskalacji konfliktu, bo też takie głosy się pojawiają. Łącznie z takim hasłem, od tego zaczynały się wojny. Znam, to jest opinia no przede wszystkim wiceministra Pawła Zalewskiego. Widać, że w samym Monie jest jakaś różnica zdań. Ja powiem tak. Rolą państwa jest obrona nienaruszalności swoich granic. Państwo ma do tego wyspecjalizowane formacje, takie jak Straż Graniczna, takie jak wojsko. Wojsko, Straż Graniczna są do tego szkolone mają broń. I broń czy się to komuś podoba, czy nie, w ostatecznym rozrachunku, jeżeli taka jest ocena, jeżeli taka jest sytuacja, służy do tego, żeby jej użyć. Mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, ale polski żołnierz ma mieć świadomość, że jeżeli następuje zagrożenie jego życia, to może się bronić. Nie zachęcam nikogo do strzelania do kogokolwiek, bo to jest zawsze ostateczność, ale jeżeli będę miał do wyboru, na szali, życie polskiego żołnierza, który bo broni polskiej granicy i życie jakiegoś agresora, który próbuje yy, tego żołnierza zaatakować, no to dla mnie, jako dla człowieka, jako dla polityka sprawa jest oczywista. Zawsze wybiorę życie polskiego żołnierza. Panie pośle, zmieniając temat, PiS nie wykorzystało wielkiego potencjału, jaki stał za faktem, iż Kolarskiego wspierała sama głowa państwa. Ponadto podkreślił Marcin Mastalerek w rozmowie z Polsat News, że partia Jarosława Kaczyńskiego z takim podejściem sama sobie szkodzi. Jest coś takiego, że minister Kolarski, który nie dostaje się do Parlamentu Europejskiego, jego potencjał nie został zauważony przez kierownictwo prawa i sprawiedliwości? Nie miał odpowiedniego wsparcia w tej kampanii? No ja tutaj chyba bym się jednak nie zgodził. Pan minister Kolarski, którego z nami cenię, miał pierwsze miejsce na liście wyborczej. To jest jednak spore docenienie. Potencjału. Te pierwsze miejsca są bardzo poszukiwanym, chodliwym towarem wśród kandydatów. Tak bym, tak bym to określił. No a to jest demokracja, to są demokratyczne wybory. Decydują wyborcy. No i ani nasz kandydat z pierwszego miejsca, ani nasz kandydat z drugiego miejsca wolą wyborców. Tam w okręgu wielkopolskim mandatu nie zrobił uzyskała go pani minister Marlena Maląg najwyraźniej czy prowadziła najskuteczniejszą kampanię czy y, najbardziej trafiała do serc wyborców czy jedno i drugie y, no tak po prostu w demokracji Ale bywa. nie ma jakiegoś poczucia, że trzeba było nie wiem jakiegoś paliwa rakietowego z Nowogrodzkiej, żeby ewentualnie Pana ministra wesprzeć. No partia jako, jako instytucja starała się wspierać kandydatów tak, jak to możliwe, no ale koniec końców, to, to każdy prowadzi swoją własną kampanię. I to nie jest żadne oskarżenie wobec kogokolwiek. No, tak to po prostu tak to po prostu wygląda. Panie pośle, jest pan zadowolony z tego wyniku do Parlamentu Europejskiego Prawa i Sprawiedliwości? E, oczywiście bylibyśmy bardziej zadowoleni, gdyby te 0,9 punkta e, procentowego, które nas dzieli od e, platformy obywatelskiej no, udało się przeskoczyć. Gdybyśmy mieli ten jeden punkt procentowy więcej, czyli chociaż minimalnie byli e, do przodu, no, to oczywiście byłaby satysfakcja z tego, że te wybory e, wygraliśmy. No, do nas my jest... wygraliśmy, prawo i sprawiedliwość przegrało. Pierwszy raz od 10 lat Gdybym był złośliwy, to bym przypomniał, co mówili politycy Platformy Obywatelskiej po wyborach chociażby samorządowych, gdzie ta wygrana Prawa i Sprawiedliwości nad Platformą Obywatelską była znacznie większa niż 0,9 punktu procentowego, i wtedy mówili: Nie, 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 to PiS niczego nie wygrał. Więc niech przykładają do siebie tę samą miarę. No ale ja rozumiem, że Donald Tusk. Bardzo się cieszę, że tak o włos udało mu się nas wyprzedzić pierwszy raz od wielu, 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 wielu lat. Zrobimy wszystko, żeby to był ostatni raz na wiele, wiele ee, lat. Dobry wynik Konfederacji to jest, to jest lampka ostrzegawcza, czy to jest dobry sygnał, bo, bo może trzeba się dogadać? Czy ja w ogóle jestem ostrożny, jeśli chodzi o wyciąganie daleko idących wniosków, czy budowanie jakichś analiz i, i planów na podstawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego, bo historia nas uczy, że to są wybory specyficzne. Wybory o tradycyjnie najniższej frekwencji co premiuje twarde elektoraty specyfika tych wyborów niewielka liczba mandatów z kolei to jak, jak one są rozdzielane. no Sprawia, że niektóre partie mogą otrzymać lepszy wynik niż zazwyczaj, inne mogą otrzymać gorszy niż zazwyczaj. Zobaczymy, jak, jak Konfederacja będzie się pracować w Parlamencie Europejskim. Czy będzie to merytoryczna. Ale widział Pan w ogóle taką czy... koalicję? Bo, bo kiedy premier Morawiecki mówi, no jakby wręcz taką gałązkę oliwną w stronę Konfederacji wyciąga, to, to chce Pan, żeby coś razem stworzyć? Na tej prawej scenie sceny politycznej? Wie pan. jest partią bardzo, bardzo zróżnicowaną i są osoby, z którymi nawet dyskutując, mogę starać się dojść do porozumienia, no i są osoby, z którymi no, powiedzmy, trudno do tego do porozumienia dojść, bo są osobami. Specyficznymi. Ale przede wszystkim dziś Konfederacja, przecież to widać, zajmuje się głównie atakowaniem prawa i sprawiedliwości. No, w moim przekonaniu politycy Konfederacji dużo częściej i dużo intensywniej atakują Prawo i sprawiedliwość niż obecnie rządzących. No to. Jakieś opowieści o jedności na prawicy, no chyba nie są prawdziwe, jeżeli, jeżeli konfederacja w ten sposób postępuje. Czyli rozumiem, że na razie ten format zjednoczonej prawicy, suwereną Polską nie jest zagrożony? Ja jestem przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości. To jest partia, do której należę od wielu lat. I moim zadaniem, ale też moi, mój sentyment jest taki, że żeby to Prawo i Sprawiedliwość zyskiwało poparcie wyborców. Oczywiście na rozmaite koalicje jesteśmy otwarci, ale do tanga trzeba dwojga. Okej. Okay. Um... Jest jakaś myśl albo jakieś takie zachęcenie konfederacji do tego, żeby się spotkać, porozmawiać, ustalić jakieś priorytety? Czy na razie jest za wcześnie na to, żeby w ogóle na ten temat dyskutować? Na razie jest oczywiście za wcześnie. No, poza tym, tak jak mówię, no, trudno, trudno snuć plany z ugrupowaniem, którego celem jest, jest atakowanie. Nas. No, gdyby. Mam nadzieję, że to się zmieni, że Konfederacja rzeczywiście zorientuje się, że, że nie ma wroga na prawicy i że przeciwnikiem politycznym, ale nie tylko politycznym, tylko po prostu tą stroną sporu politycznego, która źle działa, która źle rządzi, która nie działa na rzecz polskich, najlepiej pojętych polskich interesów, no jednak jest koalicja 13 grudnia, na razie no bardzo często mamy takie żyrowanie działań rządu premiera Tuska przez Konfederację. Obecność Wąsika, Kamińskiego i Obajtka w parlamencie europejskim to jest taka skuteczna ucieczka przed tymi wszystkimi komisjami rządowymi? Ale Panie redaktorze, przed jakimi komisjami, jaka ucieczka? Chociażby wymieniony pan europoseł Obajtek zapowiadał bardzo otwarcie, że z przyjemnością stawi się przed komisją śledczą, no tylko po wyborach, żeby to Szukajsza, nie było. Żadnych 3000 złotych. No, najwyraźniej uznał, że, że, że kwestia prowadzenia kampanii też kwestia pewnych zasad jest tego. Jest tego warta, bo faktycznie no, y, robienie szopki politycznej przez faceta, który startuje do Europarlamentu, przewodniczącego komisji tuż przed wyborami, tylko po to, żeby spróbować trochę podbić sobie popularność, a równocześnie y, ograniczyć możliwości prowadzenia kampanii przez, przez z kolei drugiego kandydata, którego on chce wzywać przed komisję. No, przyzna pan, że to jest nieco absurdalne. No i pan Bajtek mówił, że się z przyjemnością stawi. To teraz pan poseł Szczerba jest jak z tego słynnego mema, z takim obrażonym pingwinem. Teraz to ja już nie chcę przesłuchiwać yy, Obajtka. No tak, cel został zrealizowany. Pan Szczerba yy, zyskał popularność wśród, yy, w elektoracie Platformy. Wybrali go do Europarlamentu i to, co było super ważne, przepraszam, składał wniosek do nie sądu. Nie jestem przecież humoru, ale teraz ta komisja będzie miała nowego szefa, i jest nim poseł Sowa, w związku z tym, z którym zresztą wczoraj rozmawiałem no i stwierdził, że to wcale nie jest jakby przesądzona sprawa, jeżeli chodzi o wezwanie e, teraz europosła Obajtka. No to jak go wezwie, no to przecież zgodnie z zapowiedzią, prawdopodobnie się pan Obajtek e, stawi. No ja mówię o tym, co, co, co do tej pory mówił e, pan poseł Szczerba. No jak sam pan mówi, poseł Sowa mówi, że sprawa nie jest przesądzona. Czyli on nie mówi, że e, tak, już będziemy wzywać Obajtka, tylko mówi, no pożyjemy, zobaczymy. Okej. Okay. Panie pośle, ma Pan takie też poczucie, że mm, takim wzmocnieniem, e, albo inaczej, Donald Tusk dał taki sygnał, że e, te komisje i, i to jakby weryfikowanie rządów Zjednoczonej Prawicy będzie kontynuowane? No pewnie w jakiejś formie jeszcze będzie, chociaż z drugiej strony ta komisja z kolei, której szefował pan poseł Joński, chyba zapowiedziała, że już tak naprawdę to pisze. No, raport. Już dano końcowe raporty, tak. No te komisje przecież no, doskonale wiemy, że te komisje nie miały niczego wyjaśnić, że te komisje miały po pierwsze no, stworzyć te igrzyska, które miały przykryć brak realizacji postulatów programowych. Po raz kolejny będę pytał, gdzie jest 60 tysięcy kwot. Wolnej od podatku, które obiecywał Donald Tusk w swoich konkretach, gdzie jest 600 zł dopłaty do wynajmu mieszkań, które każdy Polak miał otrzymać? Myślę, że każdy najemca mieszkania w Polsce jest dużo bardziej zainteresowany, żeby dostać te 600 zł dopłaty, niż tym, co tam wyśledzi jedna czy druga. Komisja, bo tak, no, Michał Szczerba sam już przyznał, że afara wizowa była wydmuszką. Nie było żadnych setek tysięcy wiz, nie było żadnych stolików y, nigdzie przed jakimiś ambasadami. No, to, to, to była czysta zagrywka polityczna w y, kampanii, oparta na kłamstwie. Y, kwestia Pegazusa y, też y, no, y, y, zdycha, mówiąc brutalnie, bo jeżeli jedyne, co ta komisja jest w stanie spróbować ukręcić. Z tego, z tego piasku to sugestie, że nie z tej szufladki budżetowej został zakupiony. Przecież na początku to miała być wielka afera. Wszyscy wszystkich podsłuchują nielegalnie. Później się okazało, że nikt niczego nielegalnie nie robił, że to było wszystko, tak jak mówiliśmy od początku, pod kontrolą raportów, łącznie, łącznie ze słynnym sędzią Tuleją, no, który y, albo jest odpowiedzialnym sędzią i wiedział, co robi, no, albo nie powinien być sędzią i nie czytał hmm. i nie wiedział, co robi. No więc to wszystko się tak rozmywa, no przecieka jak woda przez, przez palce, więc no, te komisje będą pewnie próbowały tam jeszcze podgrzewać nastroje w tym naj, naj, najbardziej takim twardogłowym elektoracie Platformy, no ale... To na koniec jeszcze zapytam, bo e, szef BBN-u Jacek Siewiera mówił w Radiu Z, że m, nie planuje startów w wyborach e, prezydenckich. Czy to oznacza, że no, pierwszy kandydat został już spalony? Ale... sprawiedliwości pan minister Siewiera e, nic mi na ten temat nie wiadomo, że był kandydatem prawej i Sprawiedliwości. Rzeczywiście e, no pojawił się sondaż, pojawiły no pojawił się pytania. No pojawił się sondaż, oczywiście, to wie pan, panie że jakby pan się pojawił w jakimś sondażu, też pewnie nie miałby pan na to specjalnego wpływu i być może nie byłby pan nawet zachwycony, że no się nie, pojawił nie, nawet sondaż. bym szybko uciął spekulację. No więc, no i to samo zrobił pan, pan minister Siewiera. E, no, powiem tak, no, skończyły się Wybory do Parlamentu Europejskiego. Za rogiem czai się sezon ogórkowy, więc będziemy mieli teraz wysyp spekulacji, pytań. Wczoraj, wczoraj po Sejmie kilku redaktorów biegało i pytali: Wszystko, co się rusza i na drzewo i do wody nie ucieka, o kandydatów na, na prezydenta. No to jest dużo, dużo, dużo za wcześnie. Jeszcze. No okej, okay. no to kiedy jest taki, no może nie wiem, deadline na to, żeby. E Zacząć już mówić, to jest kandydat na... na no, prezydenta. wybory są za rok. Kiedy zgłaszaliśmy kandydaturę prezydenta Andrzeja Dudy po raz pierwszy, ogłosiliśmy to 11 listopada 2014 roku i wówczas to było przyjęte jako niezwykle wcześniej ogłoszona kandydatura na pół roku przed wyborami. Więc myślę, że co najmniej pół roku spokoju jeszcze mamy. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, dziękuję bardzo za to dziękuję spotkanie. Dziękuję serdecznie, miłego dnia. To było Studio PAW, dziękuję również Państwu i do zobaczenia.